Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zlokalizować w tablicy elektrycznej bezpiecznikowej w samochodzie plus 12 stałe z akumulatora i plus 12 po stacyjce, czyli tak zwane ACC, od akcesoriów, akcesory. Tak więc, co będzie nam potrzebne? Po pierwsze, wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Następnie przyda nam się wskaźnik elektryczny 12 V, taki za około 5 do 20 zł. Żabkę, którą tutaj mamy, podłączamy pod śrubę, która najbliżej się znajduje. Dowolny element metalowy podłączony do karoserii, czyli tak zwaną masę. Zobaczcie. Podłączamy, żabkę nakładamy, o, w ten sposób niech się stabilnie trzyma. O, tak. A drugą stronę, czyli ten metalowy element, będziemy przykładać do górnej części bezpieczników. Zweryfikujemy sobie tylko część, żeby nie przedłużać. Tutaj od prawej strony na dole mamy kilka bezpieczników o różnym natężeniu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie obwodu. Więc przyłożymy sobie do dwóch nóżek każdego bezpiecznika, żeby przy okazji zweryfikować bezpiecznik, ale co bardzo istotne, żeby zweryfikować, czy jest tam napięcie. Pamiętajmy, że mamy wyłączony zapłon. Kluczyk jest wyciągnięty ze stacyjki, więc jeżeli nam gdzieś tutaj zaświeci, to znaczy, że ten obwód ma cały czas napięcie z akumulatora. Zobaczcie. Przykładamy do tutaj nóżki, świeci. Do drugiej świeci. To przy okazji wiemy, że bezpiecznik jest sprawny, ale także obwód jest cały czas pod napięciem. Dalej. Następny. Nie świeci jedna ani druga noga, więc wiemy, że nie ma tutaj w ogóle napięcia i że bezpiecznik jest lub nie jest sprawny oczywiście. Dalej. Świeci. Świeci. Ten bezpiecznik jest sprawny i cały czas ten obwód jest pod napięciem. Następny. Nie świeci. I nie świeci. Czyli ten obwód jest nie pod napięciem, ale nie jesteśmy jeszcze pewni, czy bezpiecznik jest sprawny. Co teraz możemy zrobić? Zweryfikować możemy, czy te dwa bezpieczniki będą działać, czyli będzie tutaj nam lampka świecić, w sytuacji, kiedy przekręcimy nasz kluczyk w stacyjce do pozycji zapłonu. I teraz tak, wiemy, że pierwszy i trzeci cały czas nam świeciło, czyli mamy tutaj stałe plus 12. Czyli pod ten obwód ewentualnie możemy podłączyć różne urządzenia elektryczne. Weźmiemy teraz kluczyk, podłączymy do stacyjki i przekręcimy na drugą pozycję, żeby uruchomić zapłon. Pierwsza, druga pozycja, licznik nam świeci, silnik jest wyłączony. I w ten sposób, co zrobimy? Teraz przyłożymy nasz wskaźnik do tych dwóch bezpieczników, żeby zweryfikować, czy napięcie już tam jest. Więc przykładamy do drugiego od dołu po prawej stronie. Jest napięcie, świeci, świeci. Na drugiej nóżce też. Dlaczego warto na dwóch? Powtarzam, dlatego żeby przy okazji zweryfikować, czy bezpiecznik jest sprawny. Sprawdźmy teraz ten czwarty. Świeci i w górnej nóżce też świeci. Bezpieczniki są wszystkie sprawne i już wiemy, że drugi i czwarty po prawej stronie na dole, czyli ten drugi 7,5 i tu dziesiątka, one są zależne od zapłonu, od stacyjki. Zweryfikujmy jeszcze pierwszy i trzeci. Dlaczego? Dlatego, żeby zweryfikować, czy jest tam na pewno też napięcie. Jest, na drugiej nóżce też. Jest. Jest. Tak więc wszystkie cztery bezpieczniki są w pełni sprawne i dwa obwody są zależne od stacyjki, a dwa obwody są stale podłączone pod akumulator. I w ten sposób możemy, zależnie od naszych potrzeb, wykorzystać tą wiedzę, żeby na przykład pod dany obwód podłączyć jakiś na przykład element elektryczny, jakiś odbiornik dodatkowy, na przykład alarm, na przykład lokalizator GPS, czy też inne urządzenia elektryczne. Też jest istotna rzecz taka, że jeżeli będziemy naprawiać jakiś element w samochodzie, który jest zależny od bezpiecznika, to wyciągamy ten bezpiecznik, który mamy stałe napięcie, na przykład bezpośrednio z akumulatora, właśnie po to, żeby przypadkiem nie było jakiegoś spięcia, uszkodzenia tego elementu, który będziemy na przykład naprawiać, wyjmować, gdybyśmy oczywiście chcieli tak w 100% zabezpieczyć instalację elektryczną. Ok, tak więc już wiecie, w jaki sposób za pomocą wskaźnika elektrycznego znaleźć plus 12 stałe, gdy kluczyk jest wyjęty, i plus 12 po stacyjce, czyli gdy kluczyk jest przekręcony. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam i mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Cześć!